To trochę będzie strzał w kolano, dominikańskie kolano, kaznodziejskie kolano, bo ta dzisiejsza Ewangelia, ona mówi, światło, którym masz się stać, to nie jest światło twoich słów, twoich kazań, twoich ewangeliarzy, tylko to jest światło twoich postaw. To jest światło dobra, które czynisz. Oj, trudna to jest lekcja, bo łatwiej jest właśnie poczuć się światłem poprzez słowa, którymi próbujesz coś rozjaśniać. Ale ta dzisiejsza Ewangelia jest absolutnie jednoznaczna. Stajemy się światłem, stajemy się smakiem tej ziemi, nie przez słowa, ale przez czyny, przez dobro, które płonie w tym świecie, w mroku tego świata, w chłodzie tego świata, rozjaśnia, ogrzewa ten świat i pokazuje na źródło tego blasku, tego ciepła, którym jest sam Bóg.